Montownia powstała około 1940 roku jako obiekt produkcyjno-magazynowy. Budynek to przykład rzadkiej w Gdańsku przemysłowej architektury czasu II wojny światowej. Jego monumentalizm miał podkreślać wielkość i potęgę przemysłu wojennego III Rzeszy. Położenie gmachu na terenie historycznej Stoczni Gdańskiej sprawiło, że budynek był świadkiem wielu niezwykle ważnych wydarzeń. Zaledwie kilkadziesiąt metrów stąd narodził się wielki pokojowy ruch społeczny Solidarność, który zmienił historię Polski i Europy. Najpierw cofnijmy się jednak o kilkaset lat wstecz, do początku XIV wieku. Przez teren późniejszej Stoczni Gdańskiej biegł wówczas koryto Wisły, a dzisiejsza Montownia stałaby niemal dokładnie w nurcie rzeki. Kiedy Wisła przesunęła się tam, gdzie mniej więcej znajduje się dzisiaj, obszar ten stał się dobrym miejscem do osiedlania. Skorzystali z tego krzyżacy, którzy w 1380 roku założyli w tej okolicy tak zwane Młode Miasto. Młode Miasto nie przetrwało jednak próby czasu. W trakcie wojny polsko-krzyżackiej w połowie XV wieku zostało rozebrane przez gdańszczan. W późniejszym czasie na tych terenach powstały duże składy drewna. Na handlu nim, obok zboża, Gdańsk się bogacił. W tym czasie w mieście istniały już stocznie, które w XVI wieku budowały okręty nawet dla króla Anglii. W XVII wieku, wskutek licznych wojen w rejonie bałtyckim, Gdańsk otoczono potężnymi bastionami. Na terenach stoczniowych znajdowały się trzy z nich. Bastion Świętego Jakuba oraz bastiony Lis i Ryś. Gmach Montowni znajduje się na terenie dawnego bastionu Lis, o czym przypomina prowadząca do budynku ulica, nie bez powodu nazywana Lisią Groblą. Patrząc z wyższych pięter lub z dachu Montowni, widzimy panoramę miasta podobną do tej, jaką oglądali dawni gdańszczanie, spacerując po miejskich obwałowaniach. Pod koniec XVIII wieku Gdańsk został zagarnięty przez Królestwo Prus, a w połowie XIX wieku powstała tu Stocznia Królewska. Pierwsza wojenna stocznia pruska. Pierwszą zbudowaną w niej jednostką była korweta Danzig. Została zwodowana w 1851 roku. Tym samym Gdańsk stał się kolebką pruskiej marynarki wojennej. Stoczni nadano w 1871 roku nazwę Cesarski. To w niej w 1908 roku zwodowano drugi w niemieckiej flocie okręt podwodny U-2. Powstał tu także okręt U-20, który zatopił pasażerski transatlantyk Lusitania. W sąsiedztwie Stoczni Cesarskiej powstała w 1889 roku prywatna stocznia Schichała. Pod koniec XIX wieku znalazła się ona w czołówce niemieckich zakładów stoczniowych. Budowano w niej jedne z największych wówczas jednostek pływających, zarówno cywilnych, jak i wojskowych. W trakcie I wojny światowej obie stocznie przestawiły się na produkcję i remonty okrętów wojennych. W tym czasie zwodowanych zostało tam 26 ubotów. Po zakończeniu I wojny światowej Gdańsk został odłączony od Niemiec i stał się wolnym miastem. Wiązało się to również z tym, że nie można było już prowadzić tu żadnej produkcji zbrojeniowej. Stocznia Cesarska, zwana Stocznią Gdańską, musiała całkowicie zmienić profil swojej produkcji. Obie stocznie budowały wtedy statki dla armatorów europejskich, jak i dla odbiorców z Australii, Brazylii, Kolumbii, Filipin i Iranu. Na długo przed wybuchem II wojny światowej gdańskie stocznie przygotowywały się do rozpoczęcia produkcji zbrojeniowej dla III Rzeszy. Zamówienia na budowę pierwszych czterech ubotów otrzymały jeszcze we wrześniu 1939 roku. W czasie wojny zakłady zwiększały swoje zdolności produkcyjne, a ich rola w produkcji okrętowej bardzo wzrosła. Dlatego też otrzymały one silną obronę przeciwlotniczą, a na ich terenie powstały schrony dla stoczniowców i załóg obsługiwanych w nich okrętów. Stocznie odwiedził nawet Adolf Hitler w maju 1941 roku. Stocznia Schichała jako pierwsza w III Rzeszy zbudowała nowoczesny ubot typu 21. Spłynął on na wodę 19 kwietnia 1944 roku w przededniu urodzin Führera jako prezent urodzinowy od niemieckich stoczniowców gdańskich dla przywódcy III Rzeszy. Do czasu zajęcia Gdańska przez Armię Czerwoną obie stocznie wyprodukowały łącznie 140 ubotów. Budynek montowni powstał w trakcie wojny około 1940 roku.
Składowano tam elementy konstrukcyjne i materiały do produkcji okrętów. Odbywały się tu również niektóre prace czy testy. Projektując ten budynek, uwzględniono zagrożenia czasu wojny. Liczne wzmocnienia, piwnice przystosowane do pełnienia funkcji schronów, a także duże przeszklone powierzchnie. To wszystko miało chronić budynek montowni, a także zminimalizować ewentualne szkody w przypadku eksplozji bomby lotniczej lub wybuchu użytkowanych wewnątrz gazów technicznych. Hala była wyposażona w suwnicę, a także duże wrota, przez które dowożono za pomocą stoczniowej kolei szynowej sprzęt i wyposażenie. W wyniku walk z oddziałami sowieckimi na terenie stoczni w marcu 1945 roku część zakładów została zniszczona. Montownia jednak nie ucierpiała prawie w ogóle. Chociaż później większość sprzętu, materiałów oraz nieukończone uboty zostały wywiezione do Związku Radzieckiego. Po wojnie obie stocznie zostały połączone w jeden potężny zakład – Stocznię Gdańską. W 1948 roku z jednej z jej pochylni zjechał statek Sołdek. Wraz z jego wodowaniem narodził się polski przemysł okrętowy. Miało to miejsce około 100 metrów od montowni. W 1967 roku stoczni nadano imię Lenina. Budynek montowni pełnił wtedy rolę magazynu głównego. To stąd materiały do budowy statków i silników okrętowych rozchodziły się po całej stoczni. O ważnej roli montowni przypomina dziś platforma kolejowa stojąca na szynach w pobliżu budynku, suwnica zewnętrzna wraz z siecią odbudowanych torów oraz liczne charakterystyczne dla klimatu stoczni detale zachowane wewnątrz budynku. Budynek montowni był także świadkiem wielu wydarzeń, które ukształtowały historię Polski i Europy. Tragicznej rewolty w grudniu 1970 roku oraz wielkiego strajku w sierpniu roku 80. To tu nieopodal narodziła się Solidarność, pokojowy ruch społeczny, który zachwycił cały wolny świat. Był jednym z najważniejszych czynników, które zmieniły bieg historii, doprowadzając do upadku sowieckiego Imperium Zła i zakończenia podziału Europy. Po latach dla upamiętnienia tych wydarzeń organizowano w stoczni wielkie koncerty plenerowe pod nazwą Przestrzeń Wolności. Występowali na nich Jean-Michel Jarre, Rod Stewart czy David Gilmour z Pink Floyd. Majestatyczna hala montowni stanowiła tło tych efektownych wydarzeń, podkreślając niejako wielkość historycznych zmian, które miały swój początek w Stoczni Gdańskiej. Po odzyskaniu przez Polskę wolności budynek montowni pełnił różne funkcje. Od znanego w regionie kultowego klubu Kazamaty, poprzez miejsce wystaw, aż po strzelnicę paintballową. Dzisiaj, po rewitalizacji, ten historyczny gmach pełni funkcję hotelowo-gastronomiczną z jednym z najchętniej odwiedzanych w rejonie food halli, zajmującym cały parter budynku. Razem z pozostałymi budynkami tworzy inwestycję Doki, która jest jedną z tych, które zapoczątkowały tworzenie dzielnicy Młode Miasto.